Dobrze widzowie, zaczynamy dzień drugi na naszym zabójcy. Co prawda według czasu serwerowego mamy dopiero 5 rano. W sumie to równą 5:03, o może tak. Zrobiliśmy w ogóle pierwszą wyprawkę jako gildia. Tutaj Turor nam wczoraj odpalił. No i co? Wiadomo, że można by poczekać, można by tutaj odpalić streama wieczorem, ale mi się nie chce, szczerze mówiąc. Plus sobie tak zaplanowałem, że dzisiaj do południa streamuję. Także no, zobaczymy, co uda nam się wycisnąć na takim poziomie rycerzy. No i ogólnie z taką gildią, nie? W sensie tak na ten moment gildia wygląda. Dużo osób pewnie siedziało właśnie do jakiejś tam, nie wiem, 4, 5, 3, żeby jeszcze tutaj powbijać klaserek, żeby właśnie poogarniać. No i co? Dwie osoby, które bardzo mocno przycisnęły. Marflow, czyli Turor. Dzięki niemu sobie wbiliśmy tą pierwszą wyprawę. Już odpaliliśmy pierwszego dnia. No i tutaj psychodeliczny też nekromantą bardzo ładnie leci. 77 level. Pokażę wam od razu topeczkę może, jak wyglądała pierwszego dnia. Proszę bardzo. To jest screen dzięki Bąciemu. Pozdrawiamy serdecznie Bąciego. To jest screen z 6 rano. Czyli równo o północy. No i jak widzimy, Turor tutaj najwyższy level, 69. Turor w ogóle zrównał rekord pierwszego dnia. Niestety nie pobił go, bo już nie miał awki. Turor w ogóle miał chyba 52 albo 53 level i jedyne co tam mu zostało, to kręcenie kółkiem, nie? A i tak ten 69 dobił. No ale to głównie lochami, wiadomo jak to jest. No, także Turor najwyższy level po pierwszym dniu. No i tutaj w sumie to z tego co widzę, to się za bardzo nie zmieniło. W sensie drugi najwyższy to był chyba ten 45 zwiadowca właśnie. My tutaj w top 30 się również załapaliśmy. Także no, tak się prezentowała topeczka pierwszego dnia na serwerze amerykańskim. Na ten moment graczy mamy 3100, także nie za wiele. Tu odpowiadając na twoje pytanie, Hemciu, i witam cię serdecznie. No i co? I tyle. Gildyjka ma 251 rycerzy. Jeżeli chodzi o Primordial, to oni mają tych rycerzy 294, więc troszkę nadgoniliśmy. Troszkę to wygląda lepiej. Topeczka w tym momencie, no to wam pokazałem, jak wygląda top 30. No tutaj Primordial w dalszym ciągu dominuje. Gildia widzę, że z Sombeja też ma jakieś tam parę osób, powiedzmy, w topce. No i od nas też troszeczkę ludzi w tej topeczce jest. Oczywiście wiadomo, no są takie kwiatki, jak jeden ziomek w ogóle nie zaczął gry, pomimo że kupił pakiet startowy i pakiet za 400, bo nawet mi wysyłał, że z moim kodem. A dzisiaj rano wstaje, on miał pierwszy level, w ogóle nic nie pograł. Ciekawa sprawa, także go podmieniliśmy. No i są tutaj takie osoby jak no Kasperski, z tego co wiem, ma kończyć grę. Psychol wbił 18 level, to tragedia jak na pierwszy dzień. Co niektórzy nie mają sali rycerskiej wbitej, a powinni. Także no takie osoby będziemy podmieniać. No chyba że VD Cox też skończył grę, jego musimy podmienić. Chyba że ktoś mi jakieś fajne wytłumaczenie, dlaczego sali rycerskiej nie wbił, wysłał, no to wtedy spoko. Dobra, no i tyle. I chyba możemy zaczynać. Wbiłem wczoraj ten 33 level jeszcze. Odblokowałem loszek. Teraz chyba jakieś gemiki, przebieranko. Skończyła nam się warta. Mamy 1400 golda. Cześć Kacperski, witam. Także mówię, jakieś przebieranko, pokopiemy jakieś gemiki. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i jeszcze na pewno muszę klaserek też podbić. Klasera tu prawie w ogóle nie ruszyłem. Mam prawie 44%. Za dużo nie wbijemy, ale trochę na pewno. Dobra, także lecimy z przebierankiem na start. Powiem wam, że już widzę, mimo że to jest drugi dzień serwera tak naprawdę, że ciężko będzie utrzymać tą gildię w 100% polską, ale może się uda. Może takich 50 stałych graczy na tym serwerze polskich udałoby się zgarnąć do nas i byśmy sobie grali. No zobaczymy jak to wyjdzie. Lecimy zbrojownia i jakieś podmianki. Zobaczcie, że tu już mi daje dużo średnich. W ogóle mi tu już itemki sporo dają. Wczoraj się już nie przebierałem po kliknięciu tych lochów. Także teraz musimy zrobić takie kompleksowe przebieranie i na 35 levelu jeszcze poszukać potek XXL. To też jest bardzo istotne. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tu mamy, no ale tu nam pancerz traci. Bo tutaj to jest serwer. O, w sumie to na HP. To nie jest takie głupie w zasadzie, zrobimy tak, sprzedamy. Bądź gra chyba na EU14 też, a my gramy na Ameryczce, więc wiecie jak jest. Pomyliło wam się troszeczkę. Te brońki to musimy przede wszystkim wymienić. Siła wytrzymałość, siła szczęście, zręczność +1 tylko. O, wytrzymałość 56 i pancerz na plus, dobra, no to to możemy podmienić. Tu mamy z rękę, ale to mniej nam dawało. To, jak zaczynasz być popularnym twórcą. I, o kurde, jaki dobry pasek i to na z rękę, no dobra, trudno. Już jakieś dramy się zaczynają, już zaczynają ci podkładać nogi, kłody pod nogi, rozumiesz o co chodzi? Przyzwyczaj się do tego, wariacie. 3100 technikal, 3100, więc dalej no szału nie ma. O jakiej dramie mówisz teraz? No nie wiem, bo tak kątem oka czytam czad i coś tam ci mówią. Nie wiem o co chodzi, ale tak o sobie powiedziałem. Dobra, to możemy posprzedawać. Tu mamy na wytrzymkę, dobra, niech będzie. Zawsze to pancerz na plus. No i teraz by się przydały na zrękę. Buty -1. Chociaż buty nam dają... Kurde, nie wiem czy jest sens to podmieniać. Dobra, nie ma chyba. Lecimy gabinet magii w takim razie. O, wytrzymałość prawie 50. No ja mam za dużo tego HP. Czyli teraz pierścionek i trinket na samą zręczność. Jak nie, to się zdenerwuję. Siema Neutral, złamałem wczoraj rękę, więc teraz czas na shakesa? O Jezu. No, nie wiem w sumie. Z tego co widzę to się cieszysz. Ale oczywiście no wracaj do zdrówka wariacie. Niedobrze, że złamałeś rękę. Ale skoro dzięki temu sobie odpoczniesz i pograsz w giereczkę swoją na pewno ulubioną, to why not? Dobra, to jeszcze podmienimy. Głupotę może robię, ale trudno. I szukamy pierścionka, Chociaż chyba pierwszy raz widzę, że ktoś się cieszy z tego powodu, że złamał rękę, bez kitu. Co za poświęcenie dla gry? Jakie wymagania do tej gildii na amerykańskim? Co najmniej 3 paski na gryfie, Marcin. Codziennie. No czyli taka gra eko. Ale jeżeli nie zacząłeś od pierwszego dnia, no to raczej będzie ciężko, żeby cię dodać. Chyba, że bardzo szybko nadrobisz 25 level i wbijesz salkę rycerską na 6. To wtedy możemy pomyśleć. Grasz? O kurde, jaki masz nickname? Nie, Hemciu. Nadal to jest... No o, między salką 15 a 20 to jest nadal 1% na czarnego gema. U jednej osoby oczywiście. No to Marcin, jak chcesz, to nie wiem, napisz do mnie na Discordzie czy gdzieś. Jeżeli masz no salkę rycerską zrobioną i jako taki sensowny klaser, to możemy pomyśleć, żeby cię dodać. A poczekaj, jak wyglądała nasza wyprawa w ogóle? O, brodzik. A, chyba to dlatego, że obrona była, a nie wyprawa. I ja w obronie sam walczyłem, nie wiem. No była obrona, przecież atakowali nas wczoraj. Jakaś gildia kocham za kreble, czy coś takiego. No to tak, to wiem. Dobra, itemki mamy jako tako przebrane, no teraz lecimy do twierdzy. I zaczynamy. O, gemik na zrękę z bomby, proszę bardzo. Zaczynamy to, co tygryski lubią najbardziej. O kurde, na HP? Czyli kopanie gemików. Cześć Pankian, witam serdecznie, dzień dobry. Szczęście, no szczęście to... No w ostateczności będzie można wrzucić, ale raczej nas to nie jara. Okej, mamy HP. Na razie te puste sloty sobie wypełnimy. Mamy jeszcze jednego slota? Nie mamy. Dobra, to przy okazji porobimy trochę klaserka. I... Może ktoś się trafi, kto będzie dawał golda. Zobaczymy. Wtedy byśmy troszkę pofarmili. I ewentualnie, no właśnie, jakieś gemiki jeszcze pokopali. No bo oczywiście aweczki ruszać na ten moment nie chcemy, nie? Totalnie się to mija z celem. Dobra, nie wiem o co chodzi, nieważne, dobra, kopiemy. O, dziennik nam skoczył, a! W ogóle mi jeszcze wskoczyło zaatakuj 100 twierdz. Najedź 100 twierdz. Bo oczywiście regularnie sobie tutaj te ataczki klikam, więc zawsze to jakieś podstawy też na plus jeszcze wpadły. Dobra, czekajcie, ten nie oddawał trochę golda. Dokładnie, może jeszcze zasponsoruję jednego gemika. Kurde, no proszę cię. No nie, no to jest prank, kurwa. Boże, ile już golda wydałem, żeby... W sensie golda, nawet nie tyle co golda, grzybów ile wydałem na to, żeby w ogóle te gemy wykopać. Ja nie wiem, kurwa, czy to nie jest w ogóle sens tak robić. Czy nie lepiej było zrobić z jedną wyprawę i trudno. Jest naprawdę żałosne. Nie kliknąłbyś lochów z tymi gemami, co masz? W sumie bardzo możliwe. Dobra, jeden gem. Dużo klasera wbiliśmy, prawie 50%, to chociaż na plus. Bardzo dużo grzybów wydaliśmy, nikt nie daje golda, jest tragedia. Ale sprawdzimy procenty i może bez kitu jakieś lochy klikniemy. I tego jednego gema zachowamy. Zobaczcie w ogóle, no mówię, ile gemów jest na HP. Mam 3 gemy na zrękę. Tak, dobrze mówię? Tak, 3 gemy na zrękę, reszta na HP. Po prostu już nie mogę. Autentycznie mam nerwy, a ta gierka ma sprawiać radość. No cóż, jest jak jest. Ale masz rację, technikal, może tak być, że nam się uda i dzięki temu jeszcze golda dostaniemy. Albo jakiś itemek, we will see. No bez kitu, mam prawie 20% na woja i 11% prawie procent na zwiada. Mogłem to szybciej zrobić w sumie. Dobra, to lecimy. Najpierw woj. Parszywy drań. Ubijamy go, pyk. I dostaliśmy klatę z dziurą, pięknie. A, mogłem w sumie zostawić, ale dobra, tamtego raczej też ubijemy. Zaraz sobie obejrzymy tą waleczkę. No, 35 level, pięknie. Mamy troszkę golda. I mamy 35 level, więc możemy poszukać potek XXL, już tych największych. Na minus wyszedłeś na tym? No zaraz, mam nadzieję, że znajdę gema do tej klaty. I tak będę poteczek szukał. Dobra. Cyk. I teraz tak, gabinecik magii. Jeszcze się przeloguję na wszelki wypadek. Gabinecik magii. A, kalendarz mogę odebrać też. Bo mamy, zobaczcie, 3 książki z expem, więc fajny kalendarzyk. No co prawda poteczki nie dla nas, ale trudno. Sprzedamy. I gabinet magii. Potki XXL. Pyk, zręczność i HP. No na razie nie mam na tyle golda, żeby kupować na zapas. Muszę powoli klikać, żeby nie skipować. Patrz, itemy przy okazji może, wiesz co, ja się na 33 levelu przebierałem. Także raczej to się mija z celem. O, sianko Rulson, sianko Kateo, witam. O, i jest potka na HP, dobra. No i mamy na jedno kopanie. Zobaczmy. O, lepsze to niż nic, nie? Teraz im procenty znowu. Dobra, na wilka mamy prawie 9%. Jego jeszcze robimy na luzie. Nie masz jakiegoś małego głodka? Wiesz, my też się nie będziemy tak kurczowo trzymać tych wymagań, nie? Jak ktoś wbije, powiedzmy, nie wiem, 37% klasera, no to nie będziemy go wyrzucać, nie? Po prostu Kasperski, no, wydaje mi się, że nad wyraz, powiedzmy, interpretujesz to wszystko. Nikt się nie będzie tak kurczowo trzymał od linijki wszystkich wymagań, nie? Motsi, you have to try reload browser maybe? Dobra, to nam siadło. Mamy bardzo dużo golda, może by się udało. Te gemiki. Jest na HP, no na HP zostawimy. Już jest za dużo na HP, bez sensu. Dokładnie, na Ameryce przez to, że jest bardzo mało graczy, no to też troszeczkę inaczej to wszystko działa, nie? Kolejne HP. Ostatni gemik, proszę, zręczność. No cóż. Czy mam dropy już, bo wtedy dostanę gwarantowany na zrękę? Ej, to nie jest głupie, ale mi się nie chce. W sensie nie chce mi się odpalać własnego streama. O kurde, jest 600 widzów, sporo. Mamy prawie 4% na woja i 3% na zwiada. No to ich jeszcze robimy. Raczej na luzaku. U mnie na AM1 masz 363 level. Buguje się to, Rulson, buguje się. Dobra, 37 level. Od razu spróbujemy tego machnąć. A, bo nam jakiś epic poleciał. A nie epic, pasek po prostu. Dobra, sprzedamy. Próbujemy wykopać gemik. No cóż. Wymień ten gem, na szczęście na wytrzymałość chyba da więcej. Wiesz co, nie wiem, te gemy na wytrzymałość. Ja zaraz się tu będę musiał znowu przebierać niestety, więc ja te gemiki sobie zostawię już na nowe itemki, wiesz. A jak nie będę się musiał przebierać, to na pewno będę chciał bronię wymienić, bo sporo leveli wbiłem. Dobra. I teraz tak, zobaczmy jakie mamy na tego woja, na bossa. Sianko Mikis, witam, witam. .064 mamy na niego. Kurde, no dobrze by go było ubić, nie? Może sobie obejrzymy te dwie waleczki. Jaki level dzisiaj będzie git? Wiesz co, taki wydaje mi się, że około 65 to by był spoko. Żeby też sobie spróbować może... No nie wiem, zobaczymy jak nam to pójdzie. Ale ja bym chciał tak jutro wbić 105 level. Tak. Żeby mieć zarządcę areny trzeciego dnia i potem to już sobie tak bardziej na chillku grać. Zobaczymy, który dzisiaj wbije. A nie ma tam na Discordzie? Nie no, level nie ma większego znaczenia. Głównie ulepszenia się skubi klaserek. No i ta salka rycerska, nie? Dobra, to mamy z głowy, czyli co? No spróbujemy tego ubić. Dostaniemy jakiegoś epika z niego. Wbijemy prawie 40 level. No to nie są duże procenty, ale kurczę, dobrze by to było zrobić. Nie padnie? Myślisz? A może spróbujemy brońkę wymienić bez kitu? Już? 5 leveli w sumie minęło, odkąd broń zmienialiśmy. A mamy trochę golda, dobra, to możemy tak zrobić. Plus 6 mi dają bronie, to nie jest za dużo. Tak. Jak srałem. Także się może czuć wyróżniony. Jak srałem, także się może czuć wyróżniony. O, plus 16, jakby to było na zręczność. Ajajaj. Pytanie, skoro były ostatnio itemki na euro, realne szanse, że za jakiś czas gdzieś zdobędziesz itemki, czy czekasz na jakieś piłkarskie święto? To zależy od twórców, wariacie. To zależy, kiedy twórcy ponownie udostępnią możliwość zdobywania tych itemków. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie czekać na jakieś piłkarskie święto. W sumie masz rację, Aquamarun, bez kitu. Tu na inteligencję, no żeby mi bronka chociaż 10 dała. Tu plus 6 na samą zręczność. Ale rozrzut znowu też do dupy. To bez sensu. Sianko Kaczmi, witam. Za 4 lata? No właśnie, oby nie. W sensie wiecie, no na takim AM1, jeżeli by tak było, no to każdy będzie w plecy z tymi itemami. Nikt ich nie zdobędzie. No ale to się mija z celem, no. Kurde, tu plus 14, jaki fajny rozrzut. Karamba. Turor 100 level dobił, gratulacje, gratulacje. Widzicie, zobaczcie widzowie, zobaczcie. Tak się gra. Tak się gra, jak się kupuje grzyby z kodem neutral. Już level 100. I top 1 tego, a nie, top 2? What? Ktoś jest lepszy? Halo. Topka, proszę się pokazać. A tak, jakiś jeden ziomek jest lepszy. Ale spokojnie. Będzie nadgonione, jestem pewien. Dobra, lecimy dalej. Plus 6. Kurde, nie wiem, czy chcę to brać. Nie chcę chyba, no plus 10 mi musi co najmniej dać. O, coś takiego, no coś takiego. Tu plus 8 znowu. Jak już wymienię te brońki, to będę miał chwilę z głowy, nie? No, dokładnie, jeszcze muszę gema wykopać, masz rację. Zręczność wytrzymałość plus 10. Dobra, to mogę wziąć w zasadzie. Weźmiemy tak. To sprzedamy. I jeszcze jednej poszukamy. Wytrzymałość plus 2. Plus 2 wytrzymałość. Plus 10, zręczność wytrzymałość. O kurwa. Dobra, git. Bombo po 12 spróbuję. Zgłodnieć. Nie, no to są jajca. Dobra, zrobimy tak i tak. I zobaczmy, jakie procenty na niego. Zabójca pod wytrzymkę. No mamy ponad 1%, no. No spróbujmy, kurde. Ten jeden gem zostawiam, mówię. Jakie to, no to jest żałosne. Ten zabójca wygląda naprawdę żałośnie. Ale dobra, spróbujmy. O. Essa? Ale tanka zbudowałeś? Weź mnie nie denerwuj nawet. O kurde, jaki fajny paseczek. Dobra, zróbmy tak. Ten XXX ma 117? A, to nie zwróciłem uwagi nawet. Wiem, że w broni nie mam gema Aquamarun, ale ja bym chciał tam na zrękę wrzucić, wiesz? Wiem, wiem. No ładnie, kurde, ładnie. Dobra. Teraz tak, no potrzebujemy 40 level na kolejne lożki. Mamy 008 na tego zwiada. Czyli co? No chyba dobijemy wyprawką. Chyba dobijemy wyprawką po prostu. Klaserek mam 49%. Całą topkę praktycznie tutaj... No przeleciałem, że tak powiem. Praktycznie całą topkę przeleciałem. Z dropów leciały same na zrękę, a z kopalni na intę. O, dziękuję, kurwa. Jezu, jak żałośnie to wygląda. No jakbym... 0,40 mamy na niego. Jakbyśmy dodali, powiedzmy, z 2 gemy na zrękę, to byśmy... Albo nie, nawet więcej. 3 gemy na zrękę. I tu byśmy mieli... Tak. No, to wtedy mi się nagle robi ponad 1% na niego. Gdyby tylko naprawić, kurwa, build. Swój. Przysięgam wam, że najwięcej grzybów dzisiaj wydałem na klepanie kurwa ludzi po golda. Ale dobrze by było nie zrobić jeszcze tej awki. W sensie awkę zrobić dopiero po kluczyk. Ho! Dziękuję, dziękuję! Krzysiu, uratowałeś mi dupę. Pozdrawiam. Dobra, sprawdźmy teraz procenty. 1%, dobra, klikam go, w dupie to mam. Sianko Fukuro, witam. Dom? Ja już go wydoiłem z golda, wariacie. Jeden procent, let's go. No jakby jeszcze jeden gem na z rękę wpadł, to by było no więcej procent, tam 1,30. Ale 1% to nie jest mało, już parę lochów ubiliśmy na takich procentach. Ale gówno muza? Nie doceniasz po prostu artyzmu Żywasa. Jesteś zbyt głupi. Pozdro. Dobra, siedzi, 41 level. Dobra, oglądamy. Oj, nie, to oglądamy. To oglądamy. 41 level, widzowie. Z bomby 41 level wbity i od razu możemy odblokować czwarty loszek. I zaraz to zrobimy, dlatego że przez farmienie golda udało nam się tyle klasera dobić, że już nie ma sensu tego robić. Możemy od razu robić aweczkę. Po kolejny kluczyk. Dobra, cyk. Teraz tak. Mówię, klasera mamy 50% ponad, więc bardzo ładny wynik. Robimy krótsze i tryhard. Tryhard jest. ...200 IQ plays? Yeah. O, pięknie. Jezu, jak wszystko wyliczone. Ja nie wiem, wyprawy na tym koncie to jest coś niesamowitego. Ej, ale nam klucz nie poleciał. Aha. No dobra, to jeszcze jedno. No dasz mi tego smoka? No, dziękuję. I co, i nadal nie mam klucza? No kurwa, coś się zbugowało. No może się przeloguję, ale no zaptaszkowane było. Nie no, przelogowywałem się chyba. Nie zbugowało się, teraz klucze nie lecą od razu. Do pierwszych chyba dwóch, nie, do drugiego i trzeciego lochu mi poleciał od razu na bank. ...38, no dwóch brakło, trudno. O, teraz poleciał, ok. Dobra, lecimy. Pyk, pierwszy. Pyk, drugi. Pyk, trzeci. Pyk. No dawaj. Dawaj. No dobrze, już nie spamujcie tym, no. Kurwa mać, no ja nie mam do was cierpliwości też. Widzę przecież. Dobra, siedzi. I teraz mamy 7-4, no jego też byśmy raczej ubili. 2% mamy na jeszcze tego woja. Dobra, to jeszcze go ubijemy. Może nam do jakiegoś fajnego epika da? Zaraz idę po bleka, bo mi się chce pić. O, mamy, 4-5. I co nam poleciało? O, fajna, przyda się. Dobrze, sprawdźmy jeszcze na kolejnego procenty. 0,24, dobra, to przebieranko. No od razu... od razu jak się urodzi, to zaczynamy serię. Musi zarabiać na pieluchy swoje własne. Proste, że tak. Dobra, oglądamy te wszystkie waleczki. Teraz nasze dziecko? Tak. Matki nie mogę, to chociaż dziecko. Cześć Werefen, witam cię serdecznie, dzień dobry. Cześć Siur, witam również. Okej. Dobra, jeszcze dwóch. Dwóch i przebieranko, widzowie. W ogóle jak Klaus i Pirat. Jaka twoja ulubiona liczba? 7. Albo nie, 8. Który dzisiaj dobijam, no zobaczymy jak nam to pójdzie. Przebieramy się full. Full przebranie, widzowie, oprócz czapki. Bo czapkę mamy w miarę. O. Chociaż ten paseczek. Paseczek w sumie też bym zostawił. A klata ile mi daje? 36. Dobra, no przede wszystkim bronię. Dobra, buty możemy. Ale bez kitu, no my te bronie wymienialiśmy na którym levelu? 3-8 chyba? 7 leveli wbiliśmy, a tu ledwo 10 średnich na plus. O, tu znowu na HP, no ale dobra, weźmiemy. Dobra, i teraz brońki. Bierzemy to. No tu słaby rozrzut, no ale też plus 14. Dobra, dupa tam. No i szybkie przebieranko, to mi się pasuje. To mi pasuje. Jezu, ja nie wiem co ja mówię nawet. Ty koncentrujesz mnie. Jak tu siedzisz? Zręczność, wytrzymałość. Fajne. Na 35. O, zręczność, wytrzymałość. No głupio. Pierścionek by się przydał na samą zrękę. Ale 69 to jest mało. Mało, coś więcej. 62, 65. Zręczność 7,6. Dobra, może być. Okej, mamy 2 gemy na HP i w sumie to tyle. Kopiemy. Nie, ja panuję. Kupię żarciki swoje. O Jezu, to faktycznie jest niepanowanie nad emocjami. Tak. Głupi żarcik. Przynajmniej cię nie bije. Jeszcze. Szkoda. Godzina 12, a ten już energole? To nie jest energol. Ja tu wlałem wodę do puszki. Dobra, może jakoś ulepszenie zrobimy. A, nie mam golda. Dobra, to sprawdźmy procenty po prostu. Prawie 4% na zwiadowce. I tam ich zapytać. Ile masz procent? Prawie 4. Tylko? Jeszcze awki nie zacząłem, a wklepałem prawie 48% klasera, 31 level i nie mam klucza do 3 lochów. No to zrób sobie z jedną, dwie wyprawki i ci powinien kluczyk polecieć. Akurat na wyprawach w miarę szybko leci ten klucz, wiesz? Przepraszam. Nieźle, Dawski. Czekamy z utęsknieniem na to twoje klikanie, wariaciu. Dawski, przeczytałem już tą wiadomość, nie musisz spamować. Nie, no co jest? No 4% mamy na niego. O, jest. Prawie 4,7, ok. Sporo nam poleciało. Ile mi tu kosztuje? No można troszeczkę tego golda w staty wrzucić w zasadzie. Czekaj, bo myślę. 175 damy. I boczki by było dobrze dobić do jakiegoś 150. Hello Vardon. Jak tam topeczka serwera? Zaraz ci pokażę. No i kurwa przekapiłem, bo się na czat popatrzyłem. Wasza wina znowu. O, w ogóle ziomek zrobił konto only dropy. Nieźle. Kurwa! Musi być równo, przepraszam. To co mi zrobisz? No. Ty se możesz. Mogę, żeś kurwa wiedział, że mogę. Już ci pokazuję topeczkę. Jak się wczyta? Na EU10 coś jeszcze klikasz czy na spokojnie? Na EU10 stopuję lochy od 330 levela. Więc nic tam nie klikam oprócz codziennych czynności. Tak wygląda topka serwera w tym momencie. Nie no, bardziej mnie śmieszy fakt, że ktoś zrobił konto na Twitchu tylko po to, żeby mieć dropy, nie? Wiesz o co chodzi? Do którego stopujesz na EU10? No jakoś 480, 500, coś takiego. Także tak wygląda topeczka, obejrzyjmy sobie jeszcze tą waleczkę. Bo chyba nie oglądaliśmy. I sprawdzamy kolejne procenciki. A, z tym trzeba będzie iść niedługo. Słyszysz? Nie no, mi the plagi doktor, ty jesteś taki kurwa głupi, nie pisz takich rzeczy. Do którego stopujesz na AM1? Właśnie się zastanawiam, czy tu stopać lochy. Ale jak ten serwer jest taki easy, to może by tutaj jakiś tryhard zrobić i stopować. A potem być top 1. Chyba że wcześniej będzie fuzja tego serwera, bo już nikt nie będzie grał. Na Woja mamy prawie 2%. To jest chyba ten. W sumie bez znaczenia, no tego i tego możemy ubić raczej. Jeszcze. To już teraz stopuj. Będziesz pewnie jedynym aktywnym graczem w gildii? Nie no, oby nie. Nie, jest trochę Polaków, tylko że no standardowo Polaki się rozlazły po różnych gildiach, nie? Jak jeszcze rozumiem, co niektóre osoby, które grają w tej gildii na Pridia czy coś takiego, nie pamiętam. To spoko, no bo to jest gildia taka top 1 by far. No ale niektórzy są w jakichś takich, wiecie, no kasztanowych gildiach. Dobrze by było się... Dobrze, nie o to chodzi, johej. Kurwa, i to jest pierwsza wiadomość na czacie, to jest typowy Twitch, naprawdę. Tak wiecie, no, docelowo zrobić taką jedną mocną polską gildię by było spoko, nie? Ale to ostatnio to nie wychodzi. Na EU8 było dokładnie to samo. Tylko no na EU8 było więcej graczy. Ok, mamy 4,8 level i teraz jeszcze tego możemy ubić. Dzika. I będziemy mieć prawie 50, dobijemy sobie 50 aweczką. I kolejny loszek. I event epicki. WK dzik. Póki co top 2 jest w zasięgu? No tak, tak. W sumie spoko jak na to, że gildia powstała tak randomowo. Parę dni temu. Dawaj, musisz paść, no nie ma opcji. Bez ciebie dalej nie pójdę. Ile zrobiliście podmianek? W sumie to niedużo. Ile? Z 5? Z 5 podmianek póki co. No proszę cię już, kurwa. Wariacie. Na seks jest prawie codziennie, także no. Żartuję, rybko, przecież wiesz. To tylko gra. Seks tylko w święta. Dobra, siedzi, siedzi, mamy to. Obejrzmy sobie tą waleczkę. Czy jutro wbijasz 200 level? Nie wiem, Wichniar, nie, a czy nie, no na pewno nie. Nie jestem aż taki bogaty. Jakie to uczucie ruchać ciężarną? Przestań, człowieku. Ja pierdolę. Zastanówcie się troszeczkę, co wypiszecie. Dobra, mamy 0,62 na tego 10. To już jest mało, ale fajnie by go było kliknąć. Tak jest. Tak. Dobra, możemy trochę popróbować. Może jakaś magia uników. Nie możesz tego golda władować staty? Mogę, dawaj. Siłę? No właśnie, w bok by wypadało walnąć. Czemu mi tego wcześniej nie powiedziałaś 300 grzybów temu? Kurwa, kurwa, kurwa! Pierdol wszystko w siłę, ja to zrobię. Ja lubię wszystko. Cześć Kwiczasty, witam. No to wypierdolaj antypłak, weź. Nie, pisz tak, rank 1. Kurwa, przeginasz czasem. Tak jak cię lubię, tak naprawdę czasem przeginasz. Masz krzywe takie teksty, że to chuj. A kto w ogóle zadał to pytanie o to stopowanie lochów też? Rank 1. Też rank 1? Instream mi się powinno odpalać na każdą soczystą kurwę. No może kiedyś zrobią taką współpracę, oby. To będę milioner. To się odświeża tak, z twojego odświeżenia przydatnego. Tak, tak, tak. No za wiele nam nie wzrosło. Dobra, klikaj. Masz. A ile miałeś wcześniej? No mniej więcej tyle samo. Pięknie, kochanie, daj buzi. Ubiła to, ubiła. Mamy to. Mamy to! 51 level, pokczamp! 1500 grzyba, jaki biegdak? Haha, 15 koła grzyba, a nie 1500. Ej, kurwa, jaka broń! Dawaj, dawaj. Plus 8. No tu masz lewą, a tu masz prawą. No co? Mówię, dlaczego jest podwójnie? Nie mogę. Powiedz Karolinie, że odpisałem na AM1, bo zaraz muszę zwijać na zakupy. Machiaveli. Ale to napisz, czy jesteś chętny, to ci zapkę wyślę. Machiaveli, dawaj do nas do gildii tam, co ty będziesz pisał coś. Wbijaj, wariacie, czekamy na ciebie. Jesteś nam potrzebny. Czekajcie, nie. Chociaż... Dobra, na razie zostawiamy tak. Klaserka 51%, nie dobijam, bo mi się nie chce. Lecimy po kluczyk, tylko się przeloguję. Pyk. Kto? No niech wbija do nas, i tak musimy podmienić za tego wi coś tam. Dobra. Pięknie. Kluczyk poleci od razu? Poleci. No to napisz do niego. Bądź, co z tym psycholem w ogóle? Trzymaj się, Aquamarun, miłego dzionka. Bo Psychol, to ci powiem, tego pierwszego dnia to dał dupy strasznie. Chłop przepadł na Discordzie od wczoraj, nic nie odpisał. A. To może nie trzeźwy jest. Dobra, lecimy. Pyk. 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 A, plecak jest pełen. Co my tu mamy? To można ten... Wiecie co? Mam trochę golda, więc ja może podmienię. Tylko muszę gemik znowu na rękę. Dawski dzisiaj nie. Nie ma już miejsca. Po jednym musimy. A, bez kitu. Skąd było miejsce jeszcze jedno? Ja się jednego na HP. Dziwne. Więc tak zauważyłam. Dobra, cyk. I spróbujemy dalej. Karolina jest kibolem.pl reprezentacji. Powiem wam szczerze, że ja lubię oglądać siatkówkę, zwłaszcza naszą polską. I uważam, że jest mega niedoceniona w tym... Jakie wyniki robi reprezentacja Polski w siatkówce, a w piłce nożnej? Mimo sponsorów, bo sponsorem chyba głównym jest Orlen, no to te pisiory, no to mało dają, nie? Na siatkówkę. Oglądaliśmy tego Hesztarabusiów? Chyba nie. No ta, no ale to jest populizmem zajechałaś dużym. Karolina jest ulubiony siatkarz, jaki? Tomek Fornal jest fajny na Twitchu. Ostatnio widziałam Shota, jak mówił, że gra w reprezentacji siatkówki polskiej, a o godzinie 1 gra w GTA RP i udaje policjanta. Jezu, jak Klaus walka w ogóle. Fornal jest spoko, ale ja lubię Kurka bardzo. On taki zżyty bardzo z tą żoną jest. Jego żona była... Bartek w sensie? No, Kurek. O Jezu. Jego żona była w reprezentacji Polski w siatkówce dla kobiet, ale musiała zrezygnować. I zrezygnowała dla niego i tak fajnie się na nich patrzy. Nie populizm, tylko ma rację. No ma rację, no ale to jest od dawna wiadomo, że siatkarze dostałem chuja do dupy, a polska reprezentacja piłki nożnej nic nie musi zrobić, a i tak dostaną taką kasę, że na chuj się mają starać. Jak oni wystarczy, że wyjdą na to boisko, pochodzą sobie i po tym już mogą mieć wszystko w dupie. No oni mają premię po 50 milionów, nie? Na TVP1 jest finał jak coś? No ja oglądam na tym, na HBO, bo tam jest ten, jakby... No przecież możesz się zalogować do Playa na kompie. Tak, ale tam jest ten, dobrze, jakoś... HBO. Na maksie, no. Za nie wiem, czy 50 milionów na głowę, czy na, nie wiem, na wszystkich zawodników, ale no to i tak dużo. Dobra, mamy 54 level, sprawdźmy procenty, ale mamy już odblokowany event epicki. Mamy już poziom 50+, mamy event epicki, więc 0,70, dobra, nie ma co. Nie lecimy. Chcesz? Miałbyś epika wtedy. No i co z tego? Ja teraz sobie już będę epików szukał po prostu tak o. Przez rolowanie. Dobra, jakaś czapka, no może być, byle co. A no póki co to nam wszystko daje. Wszystko nam daje boosta, byleby miało dziurę na tym etapie. No rank 1, ja na przykład lubiłem igrzyska oglądać swego czasu, ale teraz to w sumie nie mam czasu na to. Ja w ogóle teraz nie mam na nic czasu. W sensie jedyne co to wieczorami jakiś serialik oglądamy czy coś takiego. A tak to przez cały dzień to mam coś do roboty. Nawet nie ma kiedy obejrzeć czegoś. Wiesz. Nie. No co chwilę będę pasek dostawał? Gówno. Nie no zobacz, kolejny pasek no. O, buciki. To hełmik bez tego. Chociaż dziurami się lecą. No w sumie. To jest plus, bo mnie nie leciały dziura. Poszedł Aqua, przyszedł Munik i tak to wygląda. Trzymaj się Pankian, miłej sobotki dla ciebie wariacie. I tak się to kręci. Jezu, nikt się jeszcze nie zorientował, że to są wynajęci widzowie. I że po prostu się wymieniają. Ja im za to płacę. O! 90. Dobra, jeszcze troszkę zbrojowni możemy porolować. Chociaż nie wiem, czy jest sens. O Jezu, jak ja mam mało golda, ej. Tragedia. Nie zauważyłem, że mi tak to ten wciąga. Może coś było za golda? No, chyba tak, a ja na to nie spojrzałem. Dobra, tą brońkę mamy w miarę świeżą, tą wymieniliśmy. Spróbujmy gemy pokopać, na razie. Okej, troszeczkę poszukamy golda i jeszcze troszeczkę sobie... O, klaserka wbijemy. O dobra, pięknie. Kurde. Też mam szary, ale matching? Pokrzam. Dobrze, sprawdźmy. Prawie 3% na Green Rexa. Nie, to nie było zamierzone, że ona założyła takie same. Karolina to powinna tu bez majtek siedzieć w ogóle. Ja nie wiem, co ona robi. Jesteś chory. Nie masz procent? Prawie 3 na niego. O, o, jakaś brońka, ale bez dziury pewnie. Prawda, że bez dziury? No pewnie, że tak. Ale fajna, Jezu. Wymienić tą po lewo. Ale trudno, zdarza się. Ja w ogóle obejrzałem te wszystkie lochy, obejrzałem chyba. A to prawda, to zdrowe dla kobiety. Jak ja mówię dzisiaj, wstaję rano, patrzę na telefonie, co się dzieje, mówię do Karoliny, że trzeba w gildii coś tam porobić, a Karolina poleciała do kompa i siedzi kurwa nago na krzesełku i już ogarnia. Ja jak taki pachołek, wiecie, nie? Idź ogarnij, no to ja idę. Nie powiedziałem ci nawet idź do garnik właśnie, tylko ci powiedziałem, no co trzeba zrobić. Trzeba w ogóle. Dobra, golda za dużo nie dostaliśmy. Spróbujmy jeszcze tego ubić. No też tam koło 1,5%. Polska zaczyna strefa kibica. Dobra, idę. Idź. Jezu, całe szczęście, że jest ten mecz, bo... No proszę cię, padnij, rzesz. Dobra. 5-7. Tu mamy 9, tu mamy 6. Obejrzyjmy. Dobra. Nie wiem, czy to oglądałem w końcu, czy nie, ale niech będzie. Ale trzeba z nim iść, bo zapomnisz, że się w końcu zleje. Nie. Nie, kochanie, no wyjdziesz z nim na chwilę. Kiedy ty ostatnio z nim w ogóle byłaś na spacerze? Dobra, gabinet magii spróbujemy zmienić. Ja ci zmienię. Nie. Bo tego w ogóle nie ruszałem. Weźmy sobie psa i tak to później wygląda. Municzku, zanim fidget... Zanim fidget przyszedł do tego domu, powiedziałem do Karoliny, że z psem będzie tak samo, że jak trzeba będzie z nim wychodzić na spacer, do weterynarza i tak dalej, to będzie musiał myśleć stary. Nieprawda! No i o. Kurwa, bo ty jedziesz autem do weterynarza. To zrób prawo jazdy. Nieprawda. A wiecie, a fidget jest naprawdę cudownym psem. Dlatego, że z fidgetem wystarczy wyjść dosłownie przed klatkę na dosłownie jeden krok i on pierwsze co robi, to robi siku. Chodź mi siódem. Więc z nim nawet nie trzeba za często chodzić. Zapraszam, chodź do mnie. Dobra. Kupmy od razu sobie tutaj, w sensie kupmy, gemiki ogarnijmy. Czy potki zmieniłem? Tak, to już 20 leveli temu, wariacie. No chodź właśnie. Dobra, jest z ręka. I tu jeszcze z ręka by się przydało. Pyk. Tylko dupę zakryj koszulką. A co, chcesz świecić? Nie właśnie. No to co mówisz? Ciepło. Ciepło. Dobra, teraz sprawdźmy. Dwa fajne itemki nam siadły na 3 staty. Dobra, Jungle Scorpion prawie 3% znowu. Dam ci rybeńko, pewnie. Stary zawsze przygotowany. Jestem na poczcie, widziałem. Ale coś ciekawego mi tam napisałeś, wariacie? Kurczę, no jak naprawię... O dobra, siedź. Troszkę znowu trzeba było ponarzekać. Ej, powiem wam szczerze, że jak na weekend i na to, że są tylko 3 godziny dropów, to jest sporo widzów. Aha, i ciągle jestem głodny. I gdzie jest mój Danio z lodówki? Danio. Głodny. No cóż, gówno straszne. Umrzesz z głodu? No Danio już godzinę się nie pojawia, albo i lepiej. Biblet hum. Dobra. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Bo tak, na kolejne lożki procenty nie są wybitne raczej. No chociaż 2% na oktopusa prawie. Może. Why not? Godzinę i 24 minuty dokładnie? Ty to naprawdę zapisujesz? Jezu, taki widz to skarb. Kurde, mogłem nie abuzować na początku, tylko teraz jak jest więcej widzów. No widzicie? Człowiek jest właśnie taki głupiutki. Wyprawkę można odpalić. Może byśmy nawet 60 dobili? No prawie, prawie, okej, pięknie. Obejrzyjmy. Może dobiję 60 i jakieś przebieranko epickie? Ale przecież jest 10 godzin na to. Jak odpalimy teraz, to do 23 jest czas rang 1 szpun. To na spokojnie. Dobra. Teraz tak. Klaserka chyba nie ma co dobijać. Mamy 51,5%. To jest raczej dobry wynik. Patrząc tutaj na topeczkę. Tu ma ziomek 53%. O, powiedzmy, że troszeczkę. Dobra, dobijamy 61 wyprawką. Jeszcze się tu przeloguję. Tak. Ale chcę dobić, że mi lepsze itemki leciały. Kałużka od 32, natomiast najlepiej ich szukać na 35, bo... Jezu, ale słaba wyprawa. No bo wtedy jest większa szansa po prostu, nie? Sprawnie poszło z 50 levelem? Prawda, prawda. Znaczy no trochę golda wydałem, znaczy grzybów wydałem, ale no ogólnie spoko. No ale to jest zabójca, to nie ma co się dziwić. Dobra, mamy 60, jesteśmy w top 15 tego serwera, no way. Teraz tak, jakieś drobne przebieranko. Zacznijmy może od zbrojowni znowu. Tu jakiś pasek, ale to stary co nam poleciał, dawaj. Plus 21, ale pancerz na minus, to nie chcemy. My w ogóle mamy pancerza 19%, a możemy mieć 25. Strasznie jesteśmy w plecy z pancerzem. O, rękawice zajebiste, ale bez dziury, klasik. Buciki plus 9 i 130 pancerza. No dobra, niech będzie, why not. Tu mamy gem na HP, to od razu damy. Sporo wojów na ten moment. Kolejne rękawice na 3 staty bez tego. No rękawice są nam bardzo potrzebne. O, ale hełmik fajny. Brońka zajebista, już nam dają 20 średnich bronie. To jest bardzo dużo jak na broń woja. No ale jest jak jest. Buciki takie, o. Paseczek plus 7, ale pancerz na minus. O, klata. Klata fajna. I tu możemy od razu dać to. Kurde, no jakby nam rękawice siadły. No i jakieś brońki, nie? Brońki to też jest must have aktualnie. O, są rękawice. No dobra, no na... Trudno. Buty plus 10 i pancerz. Chyba nie chcę mimo wszystko. Pancerza już mamy 25%. Brońka. Ohoho. Oj, oj, oj. Dobra. Gemiki. Wszystkie na rękę. Chyba z 3 nam są potrzebne i zobaczymy, jak to wygląda. Jest takie trollowanie. Na zdrówko. Ale okej. Finalnie mamy wszystko. Z 2 gemy możemy... z 2 gemy możemy sprzedać. I sprawdźmy procenty. Okej, tu mamy po 2%. No dobra, spróbujemy poklikać. Wiesz co, no ja na twoim miejscu bym nie kupował skipów, skoro nie masz wszystkiego ulepszonego. Najlepiej jest ulepszyć, czyli przyspieszyć i ozłocić 2 ostatnie atrakcje, nie? 2 ostatnie atrakcje, czyli kibel i potwory. Pierwsze jak przyspieszyłeś i ozłociłeś, spoko. Ale no... czy skipy są tego warte? Znaczy no wiesz, no generalnie ci boostują, ale no chyba lepiej ulepszenia kupować. Czy podmianki jeszcze jakieś robicie? Na bieżąco, no. No jeżeli ktoś ma na przykład zerową salę rycerską do tej pory, albo nawet nie wbił 25 levela, osłabia tym samym progres gildii, no to... no to taką osobę raczej będziemy, wiesz... podmieniać. No chyba, że ktoś mi napisał na PW konkretny powód, dlaczego tak to wygląda, to wtedy luz, wtedy go nie ruszamy. A chyba 2 albo 3 osoby mi się wytłumaczyły. Na razie podmieniliśmy głównie 2 osoby, które zadeklarowały, że kończą grę, czyli Kasperski i VD Cox. One były w gildii tylko po to, żebyśmy nie stali puści, że tak powiem. No, ale docelowo ich trzeba było wymienić, bo kończyli grę. Jaki typ interfejsu używasz? Kompaktowy. Dobra, na tego mamy bardzo podobne procenty, co i na tamtego. Tak wam powiem. Serwer się nie zaczął, a ludzie już kończą, ale tak zawsze jest. To akurat nic dziwnego. Dobra, mamy 63 level i mamy meduzę. No tak, bo nie kumam, o co mu chodzi, wiesz? Tak do końca. Okej, obejrzyjmy tą waleczkę jeszcze. I mamy meduzę, no pamiętajcie, że my mamy prawie całą awkę jeszcze. W ogóle nam tu zajebiście idzie, tak szczerze. Mamy praktycznie całą awkę, a wbiliśmy już 63 level. Dobra, na meduzę mamy not possible. Co my chcemy zrobić? Na pewno trochę awki zużyjemy. No to co? Spróbujemy zrobić jakieś przebieranko. Takie już konkretne. Głodny jesteś, mówisz? No ja też jestem głodny i co? Zjadłbym jakieś danio. Kurwanska. Próbowałem chociaż. Pierścionek plus 4 na 3 staty. Wydaje mi się, że musimy tutaj no... przebrać się najlepiej jak potrafimy. Ho, proszę bardzo. Tego mi było bardzo potrzeba. No tak, bo ja to na telefonie robiłem, jak byłem zaspany jeszcze. No musimy się przebrać chyba w same itemki na 3 staty. I potem kombinować z dziurami. Pierwszy set przegrany do 19. Oj, oj, oj. Kurde, no jakby to było z dziurą. Dobra, czekajcie widzowie, muszę grzyby kupić. Jezu, no już który to jest ten bez dziury, no. Można zmienić? ID postaci można zmienić? Jakim cudem? No nie, no ja chcę na 3 stacje. Sianko Julek, witam. No i zobaczcie, i znowu. Już trzeci raz nam leci trinket. Jak start poszedł? Spoko, spoko. Ogólnie spoko. No byleby z kodem neutral, nie? Cyan. Jezu, szukanie jednego itemu gdzieś to jest jak szukanie igły w stogu siana, przysięgam. To jest masakra. Jeszcze tutaj co chwilę te klepsydry przeszkadzają w rolowaniu. Czy ja nie chcę tego wziąć? Mamy niby Magusia. Żeby już się nie bawić. Dobra, jeden itemek na wszystkie staty się przyda, ale tylko jeden. Bo mi się nie chce. Lecimy do zbrojowni. Zbrojownia ciekawsza do rolowania. Hełmik mamy aktualny w miarę, z tego co widzę. O, brońka. Brońki już mi dają po 18, dobra. Sianko Diablo Fire, witam. Gorąco dzisiaj jest? Jak jest w ogóle na dworze? Jak jest na dworze? Kolejna broń bez dziury. Gówno niesamowite. Robiłem coś, więc mi jest gorąco, okej. Dobra, tu mamy pasek, który nam daje dużo pancerza na minus, ale nam na meduzę pancerz nie jest potrzebny. Więc go weźmiemy. Grunt, że 3 staty na plus i to po 20. Bo meduza jest i tak magusiem, więc no jakby rozumiecie, co mam do przekazania. Tu hełmik plus 7, bardzo duży roll, ale też pancerz na minus, dobra, trudno. Może się nadrobi na czym innym. O, brońka. Kurwa, jaki rozrzut! Jezus Maria, jakie cudo! Pięknie. Rękawice znowu bez dziury. Już chyba piąte rękawice na 3 staty z pancerzem na plus i bez dziury. W dupie to mam Diablo Fire. Przykro mi. O, buciki zajebiste. Okej. I tu możemy dać od razu gemik. Sad. Czyli to potrzebna jest nam tak. No klata by się w zasadzie przydała. Klata, rękawice i jedna broń. Takie coś. O kurde, tu fajny pasek. No dobra, trudno. Pancerz na plus. Brońka fajna, ale bez dziury. Jezu, tu też, no w sumie tu nie aż taka super, no ale też bym ją kupił, gdyby nie fakt, że nie ma dziury. Buty bez dziury. Boże, przebieranie się na tym evencie epickim bez kowala to jest naprawdę dramat. O! Tylko że na wszystkie staty. Ale dobra. Myślę, że nie ma tragedii. Dobra, czyli jeszcze rękawice i klata, powiedzmy. Zobaczcie, tu mamy na 3 staty i plus 11 głównych. Rozrzut troszkę mniejszy, dobra. Nie wiem, czy to jest dobre, co ja robię. Ja w ogóle bardzo dużo golda przez to tracę. Zaraz będę musiał jeszcze aweczkę trochę zużyć, ale trudno. Dobra, klata i ręce. Jaka zajebista broń kolejna. I jeszcze plus 6. Dobra, robię jeszcze jedno piwko. Trudno. O, mamy od razu osiągnięcie, git. Teraz niech będzie to. Szkoda, że skrzynki nie ma. Trudno. Ale chociaż level dobiliśmy, znowu mamy troszkę goldzika, okej. Dobra, to możemy kupić. Mamy dwie w ogóle takie same bronie. No mam nadzieję, że to już ostatnia wymianka broni. Dobra, zbrojownia. A pamiętajcie, że jeszcze musimy gemy kopać. O, rękawice na 3 staty, pięknie. Dobra, jeszcze klata. Kolejne rękawice, no teraz nam nagle lecą. To jest takie mocarne przebieranie pod tą meduzę, że to jest coś niesamowitego, naprawdę. I pytanie, czy jest sens to robić. No ale już trudno, spróbujemy. Jak nie, to najwyżej jeszcze jeden pasek aweczki zużyję, żeby nam golda trochę poleciało. Damy w staty też tego golda i ewentualnie wtedy coś. Kurde, czy jest sens szukać tej jednej klaty? Powiedzmy, że jeszcze 100 grzybków jakoś na reroll. Poleci to poleci, nie to trudno. Nieważne. Dobra, gemiki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 8 gemów na rękę. Sprawdźmy procenty na tą meduzę. Co nam dało przebieranie? Było not possible. 0,50 na nią mamy. Ale to jest jeszcze nie wszystko. Ja bym, powiem wam szczerze, wykorzystał kolejny pasek, bo naprawdę awki praktycznie w ogóle nie zużywaliśmy. Żeby sobie tutaj nafarmić golda, żeby jeszcze trochę rozdać tego golda w staty. Może to nie jest najmądrzejsze na świecie, ale trudno. Jeden pasek zostawię na pupilę, żeby na pewno mi pupilki poleciały. Skrzynka, kurde, szkoda. Dobra, 65 level dobiłem. Zużyliśmy, został nam jeszcze jeden pasek. I mamy bardzo dużo golda i teraz tak. Szczęście nam się przyda, chociaż szczęścia mamy sporo. Przez epiki, ale dobijemy sobie. Ja wiem, że jeszcze ulepszeń nie zrobiłem, ale mi dzisiaj raczej z kółka poleci... Poleci tyle golda, że ten... Że na spokojnie wbije 10-10, także tutaj nie musicie się martwić, moi mili. O kurde, tu aż 320 poleciałem, dobra. To boczki sobie zrobimy do 320, szczęście tak samo do 320. Tak, tak, wintę oczywiście też damy. Tunet 325 niech będzie, no i co? No i resztę z rękę chyba? A ja mam w ogóle mniej z ręki niż boków i szczęścia. Co tu się stało? Dobijmy do 330 i tu może dobijemy. Nie wiem. Tam sobie leży znowu bidulek. Dobra, powiedzmy 275 i całą resztę w rękę. I on mówi komuś, jak staty rozdawać. No coś mi się tutaj zjebało, ale to nic. Dobra. Ile procent teraz? Prawie 3%. Kurwa. Dawaj mi to. Widzicie, dzięki temu, że nam tyle awki zostało, to teraz mogliśmy tyle golda zarobić i w te staty włożyć. Tylko ciekaw jestem, który będziemy mieć level, jak nawet pokonamy cały ten loch. Czy jeszcze nie będziemy musieli dobijać... Dobra. O, mamy wiedźmę. Czy jeszcze nie będziemy musieli dobijać... No aweczką, nie? Wyprawę byś zaczął, a Turor nie zaczął jeszcze? Bez kitu. Po jaki level lecisz? No chciałbym dzisiaj pupilę chyba. Chciałbym dzisiaj pupilę w drugi dzień, to by było spoko. Też prawie 3% na niego. A jutro dobić 105, ale czy się uda? No nie wiem. A, że Polacy w siatkówkę ciężko. No ale loch w sumie też ciężki, bez kitu. Dobra, siedzi, 68. I teraz mamy zwiada. O kurde, na niego jest 0,80. Myślałem szczerze, że na niego będziemy mieć większe procenty niż na tego woja. Jak dobrze kojarzę, to zazwyczaj tak to działało. Ale z drugiej strony, no on też ma uniki, tak jak i my, nie? Dobra, siedzi. Ja pierdolę. Król jaszczur. Sprawdźmy. Wszystkie lochy zamknięte, ale 70 level dobity. Ile tu uników w ogóle? Close. Jakaś klata. Bardzo nam się nie przyda, możemy sprzedać. I teraz kluczyk jest gdzie? Gabinet magii. O, jak szybko. Dzięki. Dzięki, wariaciu. Skażonek drzewo, pyk, to pyk. To pyk. To pyk. To pyk. Aha, plecak pełen. Dobra, tej wyprawy nikt nie odpalił, tak? To w takim razie ja odpalam. Niech będzie. Teraz tak. Dalej, no 7-5 musimy dobić. W sumie na tego niedźwiedzia to już może być ciężko. Ale no skoro nam król jaszczur padł, to i ten padnie. Dokładnie, mamy 7-5, dobra. Dobrze, obejrzyjmy wszystkie te waleczki. Na szybko razy 3 i robimy aweczkę po pupile. Pupile drugiego dnia, not bad. Słucham? Pewnie się po południu poodpalają. Co robi? Jaki test? A. Drugi Assassin i drugie Top 1 chyba będzie? Nie rozumiem. Trzymaj się, Penny, trzymaj się. Dziękuję, że wpadłeś na streamka. Dobra, i ostatni. Wojek. Tak, tak, pamiętam. Ale jeszcze mi trochę brakuje, żeby mieć full. Pupile mają póki co 4 osoby. My będziemy 5. Co niektórzy to już mają w ogóle... Kurde, Turor już ma 14 pupili. Nieźle. Spoko, spoko. Generalnie spoko. Dobrze, mamy 7-5 level, tak jak mówię. Klasera chyba nie dobijam jakoś bardziej. Mógłbym tu w teorii poklikać sobie jeszcze tych ludzi ze ścisłej topki. Bo już mogę tutaj prawie cały serwer poubijać. O kurde, Marcin jak ciśnie. Marcin w top 15 też jest. O, ty też jesteś w top 20. Co jest? W sumie to z naszej gildii też mogę ubijać. Do klaserka. Jeden atak to tam się nic nie dzieje, nie? Dobra. Plus 12. No nie za dużo, ale spoko. Dobrze, lecimy po gniazdo, widzowie. Jest gniazdo. Mamy z bomby gniazdo, super. I jakie pupilki? No tutaj kretun. Tu żeluza. Tu ponik, spoko. Cząpik, spoko. No i krok, spoko. W sumie not bad. Szkoda tylko, że światło i mrok nam gówno dało, skoro to są nasze najważniejsze żywioły. Ale dobra. Zanim przejdziemy dalej, to sobie oczywiście poklikamy środowiska. Pyk. No halo! O co chodzi? No czemu ja go nie mogę pokonać? Dziwne. Dobra, tu możemy od razu nakarmić. To w ogóle sobie od razu skipnę. Ty no, przecież to powinno paść na luzie. Ej, no to się nie zbugowało, czy o co chodzi? O, dobra, dopiero teraz. Nie, no to był prank, kurwa. Jestem tak dymany w dupsko. Dobra, nieważne. Tutaj Chompa też mogę nakarmić. I ten ziomek ma jedynkę, więc ja go mogę od razu zaatakować. Dlatego, że on mi się dopiero teraz pojawił, więc na pewno nic nie zdążył nakarmić. Pupile wojownicy broken? Tak mówisz? O, i ten kolejny... A, znowu mi się ten sam pojawił? Dobra, dawaj go. Bez kitu. Nafarmimy jedzonka na nim. Trzymaj się, rang 1. Dobrej nocki. O, i znowu ten sam. Ej, bez kitu. No przecież jak jesteśmy razem w gildii, to nam nie mogą się trafić. Czyli nam się trafi albo XXX, albo Karabas. Dobra. Fajnie. Tego możemy machnąć. 7-7 level. No to co? No to wodą go. O, znowu Karabas. Tylko pytanie, czy światło jedynka wygra z jego ziemią? Mrok prędzej? Dobra, ryzykujemy. No jakieś kryty, bloki, kurwa, coś? A ja się ciągle z nim biję. Mogę w sumie poczekać i go nakarmić ewentualnie. Dobra. Mniejsza z tym, dawaj. No nie, no to są jaja, to są jaja. Kurwa. Mogę... Oj, teraz dopiero XXX mi się pojawił. Ten drugi. No 5. 5, no... No mogłem poczekać i ewentualnie nakarmić, jakbym coś złapał, ale trudno, trudno już. Mniejsza z tym, zdarza się. Wszystkie 5 walk na jednego ziomka. Dobra, czyli pupilki mamy. Nie takie złe. Co dalej? Mamy 77 level. Kolejny loszek jest od 80 z wyprawy. Jakie mamy procenty na lochy? Dobrze by było znowu się troszkę przebrać. I 4,5% mamy na niego, dobra, to jego jeszcze machniemy. Padaj szybko. Dawaj. Ty przypadkiem jeszcze wbijesz 200 w 3 dni? Nie, co ty, ja już nie doładowywuję grzybów. Pierdolę. Tyle ile mam, to tyle wbiję za nie i już, w dupie to mam. Dobra, 7-8 mamy. I teraz jest rosiczka bagienna. Niedobrze, niedobrze. Ta rosiczka jest raczej na ten moment not possible. Dokładnie, no ale mówię, mamy bardzo dużo rzeczy do wymiany, my wbiliśmy ogrom leveli. Rękawice plus 16, spoko. Aj, dużo pancerza nam daje. W sensie na rosiczkę nam nie jest potrzebny pancerz za bardzo, ale no potem przyszłościowo, nie? My też się nie przebieramy co jednego przeciwnika. No nie, raczej. Jakieś brońki, coś tego? Czy nic? O, klatuwa spoko. Do klaty od razu można wrzucić gema na HP. Czemu mi nie lecą żadne bronie, no? Venom, wsparcie dla mnie. Ja dostaję 5% z tego, co ty zapłacisz, kupując grzybki z moim kodem. I możesz do mnie wysłać screeny, jak używasz kodu twórcy do comiesięcznych giveawayów na PaySafe kardy albo grzybki. Od prawie 1,5 roku organizuję co miesiąc takowe giveawaye. W ramach wdzięczności za to, że właśnie używacie... O kurwa, jaki rozrzut. Że używacie mojego kodziku, nie? A, bo my klatę już mamy wymienioną, bez kitu. Czy jest dzisiaj awokado? Na szczęście nie ma. Nie przypominaj mi, bo się zżygam. Czekasz, dojrzeje. Buciki też fajne. O kurde, my nie mamy prawie golda znowu. Dobra. Gemy nas rękę znowu. Zrobimy tak. A, jeszcze dwóch potrzebuję. Myślałem, że jednego. Ale już niedługo mi będą gemy zwracać golda. W sumie... A, już dawno zwracają, dobra. To się zajebałem w akcji. Dobra. I jeszcze jeden. Gabinetu magii w ogóle nie wymieniłem, ale zobaczymy, jakie będą procenty, tak. W sumie to się zastanawiam, bo tak, no muszę jeszcze na jutro sobie na pewno zostawić content z tego serwerka. Więc się tak zastanawiam, gdzie ja chcę dzisiaj dojść. Ale no najpierw zobaczymy, jakie procenty będą na tą rosiczkę i zdecydujemy sobie. Chyba 3-0 przegramy? Dobra, dziękuję. Dobra, sprawdźmy procenty. 0,06? Co kurwa? Po takim przebraniu? W sensie, no druga brońka by nam, jakbyśmy jeszcze zmienili, ale... Nie no. No. Dobra, to mniejsza z tym. Mniejsza z tym na dzisiaj. Jutro sobie na spokojnie dobijemy. Znaczy nie wiem, czy dzisiaj nie dobijemy, chociaż raczej nie dobijemy. Ile mi tu zostało? No jeden pasek, no 1,5 levela to ja nie wbiję. Ewentualnie może jakieś pupilki, coś. Także poróbmy sobie jeszcze aweczkę. Pupile wbiliśmy w drugi dzień, więc można powiedzieć, że cel, który chciałem, no zrealizowałem. Trzeci dzień dobrze by było dobić. Trzeci dzień dobrze by było dobić zarządcę areny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale to już jutro, no musimy mieć też jakiś kontencik na trzeci dzień. Nie oszukujmy się. Poleciało nam jakieś jajo. Co ja w ogóle tak, tutaj mam... Ale co jest teraz w grze? Teraz jest... A nie, już jest dzień. Czyli tak, zębika nie znajdę, ale dzyńkę mogę znaleźć ewentualnie. Wiem Diablo Fire, właśnie dlatego sprawdzam na czacie. Tu mamy jakieś też dwa pupilki do złapania. To? Czemu? A tą siatkę ogląda? To mamy, dobra, tu mamy coś z ziemi. Tu następnego pupila bierzemy. Te pupile też się w sumie fajnie dropi, jak są te wyprawy, jak tak patrzy. o! Kurde, myślałem, że to dzynka, no. To byśmy może jakieś środowisko jeszcze machnęli. Nie, dzynka jest dzień. Co masz na myśli, Adam Klonowski? O, tu może dzinka wyleci. Kamiksu, masz wykrzyknik pupile i tutaj masz poradnik do pupili. W dalszym ciągu aktualny. Tam jest rozdział w tym filmie, które pupile karmić. A, to jest znowu woda. No to powiem wam szczerze, że... no tak średnio. Mamy 79 level. Mamy bardzo dużo golda w ogóle. Zrobimy 10-10 od razu w gildii, żeby już mieć to z głowy. A, dostałem osiągnięcie ukończ 50 wypraw. Dzięki. Dobra, 10-10 zrobione. Po co zostawiłeś broń low level? Dla osiągnięcia z klasera, żeby ulepszyć razy 10 jakiś itemek i go założyć na siebie. Bo broń z pierwszego levela można za darmo ulepszyć. Szlamwężem i trenerem 14 zamknę wodę? Pewnie, że tak. Dobra, tu dobijemy do 400 w podstawie. Tu może po 350. Poczekaj, kochanie. Dobra, co mówisz? No nie mogę właśnie. Jakbym dzynkę dostał, to bym, no... Chociaż nie, dzynka nic mi nie da w sumie. No, będę ją miał na drugim levelu, a on ma trzeci. To nie pokonam raczej. Kochanie, mam jedno jedzonko do światła. Jest szansa na 2-1? O Jezu, wyciągnę o siatkówce, mówicie. A ja się kurwa skupiam na tym. Na szejksie. Aż się głodny zrobiłem. Halo, Danio? No dobra, może za jakiś czas spróbuję. Dobra, zostało mi no jedno piwko tak naprawdę. Klucz jest tylko z wyprawy. No gówno no. Chociaż czekajcie, bo dużo golda dałem w staty. 0,30. No nie, no chyba jutro poczekamy po prostu. Jutro to ubijemy, już trudno. Mówię, nie będę się nie wiadomo jak napinał. Mamy znowu jakiegoś pila. No jeszcze nam dzynki brakuje z dnia. Wszystko nam poleciało z dnia praktycznie, oprócz dzynki. A, no i tutaj jeszcze z ognia. Też w sumie śmiesznie. O! Mamy jeszcze jakiegoś pupila. Kto to taki? A, to ten. Nie, no mówię, wszystkie pupile z dnia nam poleciało oprócz dzynki. Ja pierdolę. Ale dramat. Trudno. Bardzo dobry wynik, Nizek. Bardzo dobry wynik, no. Dobra, czyli aweczkę mamy zrobioną. Mogę tu w sumie dać do północy wartę. Why not? Teraz tak, kostek nie mam. W pupilkach mam wszystko pokarmione i tak dalej. A ręki mogę zrobić w sumie. To co tam jeszcze zostało. Zrobiłem 5, ale to chyba jak klaser biłem. Jak klaserek wygląda? 50, prawie 5%, spoko. W sklepikach już nic nie mam. Mówię, w gildyjce wszystko zrobione. Tu do obrony dołączę po 16, bo już będę mógł. Kółko fortuny. Ile mi poleci golda? Mam 26 tysięcy. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. To 1 koła. Kurde, a mogłem w sumie... Mogłem najpierw zakręcić kółkiem. Brawo, brawo, mogłem najpierw zakręcić kółkiem i potem zobaczyć, jakie są procenty na tą tom. No ale no oczywiście nikt mi nie pomógł, nikt nie napisał. O? 0,30. Zabyl tu nie czekać z kółkiem do samego końca. No mogłem, my bad. Ale też nikt nie pomyślał oprócz mnie. A co ty mówisz brawo? Siedzisz, to nie możesz powiedzieć? To jesteś cała ty. Oglądam, kurwa. Oglądam. Cześć Wasili. Ja ciebie też, spoko. Od dawna. Nie czekaj z kółkiem do samego końca. Kiedy najlepiej kółkiem zakręcić? No najlepiej jak już robisz na samym końcu wszystko. Ale jeżeli jest taka sytuacja jak ja miałem, że to kółko mi mogło pchnąć jakiś loch, to wtedy może trzeba zostawić troszkę aweczki i ten. I pomyśleć o tym, nie? Ja niestety tego nie zrobiłem. Dobra, tu sobie możemy zrobić pyk. To mamy wszystko zrobione. No i co? To możemy od razu skipnąć. Polecimy od razu na 7 też. No ale najlepiej takie rzeczy jak arena, kółko i tak dalej robić już na samym końcu, nie? Na jak najwyższym levelu. Wiesz o co chodzi. Dobra, sprawdźmy jakie są procenty. No 1,30. Ale dobrze, spokojnie. Jutro może jeszcze coś poprzebieram. Może jakiś gabinet magii, może jakąś brońkę się uda w zbrojowni. Popchniemy tego maga, wbijemy 80 level. I polecimy dalej. Pupile w drugi dzień są. Jako 5. osoba na serwerze. Jeżeli chodzi o graczy, to też jesteśmy w ścisłej... Znaczy wiadomo, tu jest jeszcze bardzo dużo czasu, nie? Mamy godzinę na ten moment 14. Naszego czasu, a no do 6 jest czas, więc tu jeszcze dużo osób na pewno wbije. Jakiś wyższy poziom, ale na ten moment jesteśmy top 5 tego serwera. Nie wygląda to wcale tak źle. Gildie nieważne. Twierdzy w tym momencie... Ile ma graczy? 801 graczy, pupilków 5, no i podziemi oczywiście jeszcze nikt. Tak się prezentuje koniec koniec drugiego dnia w naszym wykonaniu. A jak jeszcze gildyjka, 280 rycerzy prawie. No tu już sporo osób ma 10-10. Spoko. Ogólnie spoko, ogólnie not bad.